Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak mieć super 4K grafikę, na przykład w Eurotrucku, w farmingu, czy na przykład w Train Driverze, czy innych symulatorach, koniecznie zobacz ten odcinek. Ta możliwość działa też w różnych innych grach, GTA, samochodówki, wyścigówki i inne. Bardzo prosta, jeden darmowy program. Przedtem zapraszam cię na szybkie reklamki i lecimy. Cześć kochani, bo jest taki portal Eneba i tam można kupić sobie gry po totalnej taniożce. Bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z MySocialem robimy tam zakupy i ty też musisz. Okej, najpierw pokażę wam, jakie są efekty, a później wam pokażę, jak to zainstalować. Zaczniemy sobie od Eurotrucka. Gram na wysokich, grafika jest całkiem ładna, naprawdę fajna, ale może być lepiej. Okej, klikamy Home, bo tak uruchamy ten program i wybieramy preset już gotowy. Ja wam te presety wyślę, każdy może je dobierać pod względem swoich ulubionych ustawień. Klikamy to, Select. I teraz wygląda to jeszcze lepiej. Szczególnie widać to na cieniach i zaraz wam to zaprezentuję. Patrzcie, tak wygląda grafika w środku bez tych wszystkich ustawień dodatkowych. A teraz załączymy sobie nowe ustawienia. Patrzcie, jest o niebo lepiej. Naprawdę, ta grafika jest bardzo mocno moim zdaniem zmieniona. Jest jaśniej, cienie są lepiej wykonane. Patrzcie, tu mamy przykład bez dodatkowych ustawień. I teraz włączę dodatkowe ustawienia. I myk. I moim zdaniem grafika jest o wiele lepsza. Tutaj to oświetlenie jest o wiele lepiej wykonane. Nie no, moim zdaniem jest o wiele lepsza grafika. Bo teraz na przykład jakbyśmy wrócili z powrotem do tej, to wyglądałoby mniej więcej tak. No i tutaj moim zdaniem ta grafika wygląda bardziej jak gra komputerowa, a nie jak realnie. Taka jest moje zdanie. Patrzcie, tu jest tak już bardziej kolorowo. To już nie jest to samo. To już nie jest to samo. Ogólnie tak wygląda Farming Simulator, bez żadnych jakim dropsów i tak dalej. Taki zwykły Farming Simulator i tak dalej. Tu mamy zwykłego John Deere'ka, no, najzwyklejszy Farming Simulator, prawda? A teraz dodajmy do tego troszeczkę tego programiku. Ja mam przygotowane różne, mam taki fajny przygotowany, zaraz wam pokażę. O! I teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda farming. Rozmycie w tle, tutaj elegancko zrobiony John Deere'ek. Super to wygląda, patrzcie, jak teraz zarąbiście wygląda John Deere'ek. 4 razy lepiej. A tak wygląda John Deere'ek normalnie, co nie? Tak totalnie normalnie wygląda John Deere'ek, a tak wygląda John Deere'ek po zmianach. W ogóle jest inna kolorystyka, moim zdaniem jest to milion razy lepsze. Jest rozmycie w tle, bo patrzcie, że normalnie jak gramy, to w ogóle tego rozmycia dalej nie ma, co nie? Mamy jakoś tam bardzo daleko widzimy. A tak mamy zarąbiste takie rozmycie w tle, co też powoduje to, że lepiej to wygląda, co nie? Nawet jak jeździmy, to patrzcie, jakie to jest super, naprawdę, bardzo polecam. Nawet tutaj w kombajnie to widzimy, jak to moim zdaniem o wiele lepiej poprawia grafikę w farmingu. Naprawdę jest milion razy lepiej. Teraz jesteśmy w symulatorze pociągów i zobaczmy, jak to wygląda. No wygląda tak, no, jak to symulator pociągów. No ale na przykład teraz zwiększmy sobie grafikę tak porządnie. I teraz patrzcie, jaką mam grafikę. To jest grafika, patrzcie, jak to wygląda teraz w środeczku. Co nie? A patrzcie, jak będzie wyglądało to teraz jak bez niczego. No totalna różnica, totalna różnica. Teraz to wygląda tak ponuro, brzydko i tak dalej. A jak tylko włączymy sobie tamte ustawienie, zwróćcie uwagę, to od razu po prostu to wszystko nabiera innego wyglądu. Teraz jest normalnie przepięknie. Bardzo mi się to podoba i też musicie tego przetestować. Jak już macie instalkę, to pierwszy etap instalacji to będzie wybranie aplikacji. Albo szukacie tutaj elegancko Eurotrucka, albo na przykład w farmingu wybieracie tutaj miejsce, gdzie jest on zainstalowany. Załóżmy, wybierzmy Eurotrucka, tylko to jest 64-bitowy, bo my musimy tyle taki mieć. Ja wybieram Directa tutaj tego zawsze, co nie? No my sobie odinstalujemy, bo zawsze też można odinstalować to w każdym momencie. Dobra, to jeszcze raz zainstalujmy sobie Eurotruck tutaj. To będzie wersja ta. Next. Wybieramy sobie to. Next. Next. Teraz uncheck i check all, żeby nam wszystko się zainstalowało. Elegancko. Ładuje się nam. Ładuje. Ładuje. Myk, myk, myk. Kozak. I teraz ten taki programik, który macie, czy ten taki, nie programik, tylko ten plik, który macie w opisie, musicie, czekaj, przeglądaj pliki lokalne, musicie wejść do folderu, gdzie macie zainstalowanego tego Eurotrucka,
wchodzicie, klikacie bin, teraz zainstalowaliście to na 64 bitach, więc tutaj i teraz wrzucacie o te pliki, albo ten jeden plik tutaj po prostu do tego folderu. O myk, tu po prostu tam, gdzie jest zainstalowane Eurotrack, tam gdzie macie instalkę, w farmingu będzie to podobnie. Jak mamy folder farminga, to tutaj będzie 64 i tu też eleganckie, tutaj będą te wszystkie, wszystkie programiki i tu będziecie mieli elegancko... O, mój.ini, co nie? Takie coś wam będzie potrzebne. A w TrineDriverze to będzie tak samo, tam gdzie jest program uruchamiający i to będzie tutaj. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie używać tego programu, albo czy używaliście go. Oczywiście te presety będę wam wysyłał, bo inne są dla farminga, inne są dla Eurotracka, a jeszcze inne są dla TrineDrivera. To wam wszystko wyślę, będziecie mieli to w opisie. Zasubskrybujcie ten kanał, o ile wam się podoba ten kanał i dajcie łapkę w górę, o ile wam się ten film spodobał, bo jak wam się nie spodobał, to... Nie dacie i będzie mi smutno. Ale trudno, wbijajcie na grupę Kuchenna Flota Majstrzel 24 na Discordzie, jak i to na Facebooku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie.